Salonik polityczny Telewizji Republika. Witam i raz jeszcze przypomnę, dzisiaj gośćmi są Mariusz Staniszewski, Stanisław Janecki i Łukasz Warzecha. Gdyby mnie ktoś spytał 2 tygodnie temu, jaki będzie najbardziej grzany w mediach temat wyborczy, no to bym wtedy powiedział, że in vitro. Okazuje się, że jednak w skromnym rankingu wygrywają skoki. O in vitro w tym tygodniu żeśmy właściwie nie słyszeli. Ale z tymi skokami to chyba poszło troszkę inaczej, niż było to zaplanowane na początku. Okazało się, że, afera, która miała obciążyć PiS, zahaczy też o prezydenta, tak, czy o jego rodzinę. W ogóle jest, zrobiło się dziwnie tak naprawdę, ponieważ wiele osób, oczywiście z wyjątkiem największych tuzów występujących w piątkowy poranek w TOK FM-ie, już zaczyna się zastanawiać, czy tak naprawdę to jest afera, a może to nie jest taka afera, a w zasadzie to nie wiadomo, co z tym zrobić, bo te organa państwa też się zachowują nieszczególnie. Jak się okaże, że one się zachowują nieszczególnie, to w zasadzie jaka to afera? Przecież to w zasadzie państwo nie zadziałało, tak? Nagle się zrobiło... Komisja Nadzoru Finansowego w sprawie skoku Wołomin na przykład ma za uszami, delikatnie mówiąc. No pozwoliła, żeby ludzie jeszcze wpłacili tam chyba z 700 milionów złotych w czasie, kiedy już powinno to wszystko być zamknięte. Mimo, że była informowana, tak, przecież bo o nieprawidłowościach. To złodziejstwo trwało w najlepszej, a w dodatku, jak się okazało, ten cały układ personalny WSI, SKOK, Wołomin, zaplecze Pałacu Prezydenckiego przekręciło na skarb państwa, władze samorządowe na około 1 mld złotych. A bo zmierzaj się okaże nawet, że była afera w skokach Stefczyka kojarzonych z senatorem czy z PiS-em, to okaże się, że wtedy KNF też nie zadziałał odpowiednio. W związku z tym organ państwowy kontrolowany przez obecną władzę też działał w zasadzie na niekorzyść obywateli. W związku z tym nakręcanie tej afery może się w dłuższej perspektywie obrócić przeciwko tym, którzy ją nakręcają. Ale ja się zastanawiam nad inną sprawą, bo ty, Rafale, wspomniałeś o in vitro. Próbuję sobie wyobrazić, jaki wpływ na zwykłego wyborcę, nie tego bardziej zaangażowanego, bo on na ogół i tak ma już wyrobioną opinię i mniej więcej wie, na kogo będzie głosował. Myślę, że tego typu sytuacje tego nie zmienią, ale takiego, który się trochę waha, który nie wie, w zasadzie Komorowski mu się podoba, ale może już coraz mniej, a ten Duda taki młody, a fajnie mówi, więc może jednak Duda. Jaki wpływ te dwie sprawy, które prawdę mówiąc nie mają kompletnie związku ze sprawowaniem urzędu przez prezydenta, mogą mieć wpływ na jego decyzję, czyli in vitro i skoki, bo tak... Patrząc na same fakty, no to in vitro dotyczy garstki ludzi w Polsce, dosłownie garstki. Dla przeciętnego Polaka, przeciętnego wyborcy nie ma to absolutnie żadnego faktycznego znaczenia. Jeżeli chodzi o skoki, jest w zasadzie podobnie. Zresztą nie wiem, czy liczba klientów skoków oczywiście przewyższa grubo liczbę osób, które mogą skorzystać z in vitro, ale też jest to stosunkowo niewielka grupa, a że skoki są przecież osobnymi instytucjami, no tam część jest zrzeszona w takiej sieci, ale generalnie to są osobne instytucje, więc to, że coś się stało w jednym skoku, niekoniecznie ma wpływ na ludzi, którzy mają w innym skoku swoje pieniądze, a zresztą i tak te pieniądze są, no normalnie są, prawda, bo to nie jest ta sytuacja nie wpływa na dostępność pieniędzy czy działanie skoków. Spróbujmy to jakoś tak rozebrać w konkrety, bo w tych wszystkich sprawach nie ma żadnych konkretów. No właśnie, to są krzyki, największa afera 25-lecia, a na czym ta afera polega? No na tym, że 3 miliardy, a co 3 miliardy? To jeszcze tego nie mówię, więc żeby to tak jakoś zebrać do kupy. Miliardy skok Wołomin. W wypadku in vitro mówi się o 1,5 miliona Polaków, którzy mają problemy z doczekaniem się potomstwa. Ale ja bym jednak zwrócił uwagę, że procedura już sztucznego zapłodnienia dotyczy drobnej części z tych, bo to nie jest tak, że każdy, kto ma problemy z potomstwem, to od razu się zaczyna od in vitro, które jest bardzo kosztowne, bardzo ryzykowne, porównywalne z ceną samochodu, bolesne, niewiele ludzi się na to decyduje. Rządowy program do tej pory objął, czy ma objąć docelowo ten, który już działa, 15 tysięcy par. No więc w skali... I to jest mało prawdopodobne, zważywszy, żeby jakie wszystkich są koszty. Objął. Tak, że mówimy o 15 tysiącach, ale no, nie po to wywołano ten problem, żeby coś rzeczywiście realnego załatwić, nawet nie po to, żeby coś obiecać, tylko po prostu po to, żeby była wojna ideologiczna. Żeby się Duda musiał powiedzieć. Co prawda niby Komorowski też się musiał opowiedzieć, no ale o nim już wiadomo, że jest takim katolikiem bezobjawowym i powie, że owszem, ja jako katolik uważam, ale że biskupi tak się mylą.
tego nie zrozumie. Tak, w sprawie tej tunezyjskiej. Sprawa skoków. Wszystkie, jak zetknąłem się z takim oczywiście, wszystkie aktywa, że wszystkie pieniądze, którymi obracają wszystkie skoki, nie tylko te pisowskie, ale wszystkie skoki, to jest około 15 miliardów złotych w tej chwili. Kredyty frankowe to jest 150 miliardów złotych, czyli wydawałoby się, że na przykład o frankowiczach powinno się mówić 10 razy więcej niż o skokach. No, czy jest to logiczne, a nie ma. Więc mamy rzeczywiście skupienie na czymś, co jest dość wąskim wycinkiem rzeczywistości. No i teraz jeżeli przyjmiemy, że wyborca reaguje na pewne hasła, tak w większości wypadków jest, no to trzeba by się zastanowić, jak zareaguje na to, bo o co chodzi z tym in vitro? Chodzi o to, żeby sprzedać oczywiście fałszywą i kłamliwą tezę, no ale taką się sprzedaje, że jak ktoś jest za in vitro, to jest za życiem i za tym, żeby pomóc biednym ludziom, a jak ktoś jest przeciwko, no to jest wstręt, nie chce życia, nie chce ludziom pomóc. Jak się obserwuje internet, to i chce, stygmatyzować dzieci, tak, jak Dolce & Gabbana. I w jakiejś tam drobnej grupie, nie jestem w stanie ocenić jak dużej, to łapie, no bo rzeczywiście się przyjmuje ten taki wulgarnie prosty, fałszywy sposób rozumowania. Nie chcesz ustawy o in vitro, to jesteś przeciwko życiu, to zły jesteś, prawda? Jeszcze pewnie byś chciał te dzieci zabijać, które się rodzą z in vitro. W przypadku skoków trudniej mi taką kombinację odtworzyć, no bo co tutaj może odegrać rolę? No tylko jakie, taka, no, afera PiS równa się PiS, stworzył, prawda? PiS stworzył patologiczny system finansowy, piramidę finansową, który żeby to się kojarzyło negatywnie. Który ukradł 3 miliardy złotych. Tylko, że to może wsiąknąć wśród innych podobnych spraw. Czyli kiedy ja sobie porównuję te dwa problemy, to ze względu na poziom skomplikowania przekazu i ze względu na naturę tych dwóch spraw uważam, że in vitro mogłoby mieć większy wpływ w kampanii niż skoki. Ale też trudno mi ocenić jaki. Wydaje mi się, że teoretycznie nie powinno mieć zbyt dużego. Ja myślę, że znaczenie tych dwóch kwestii jest trochę inne, ponieważ tak naprawdę PiS w porównaniu, czy Andrzej Duda w porównaniu z Borysem Komorowskim, czy PiS w porównaniu z Platformą, ma dość bardziej klarowny przekaz, prawda? Oni mniej więcej deklarują co chcą i są w stanie ze swoimi hasłami docierać. To jest walka z korupcją, to jest ostatnio uproszczenie systemu podatkowego, który jest z boku, ale też właśnie taka działanie pro-life, prawda? To są takie hasła. I teraz i jedna sprawa, czyli i in vitro, i skoki zaburzają, czy mają zaburzyć ten dość klarowny przepis. Z jednej strony, patrzcie, mamy tutaj ludzi, którzy tutaj mówią o rodzinie, o dzietności i co? I są przeciwni temu, żeby zwykli ludzie, biedni, nie mogli mieć dzieci. Procedurę, tak? Z drugiej strony walczą z korupcją? Patrzcie, oni chcą walczyć z korupcją, a tutaj sami mają za uszami aż tak dużo. W przypadku takim, kiedy Platforma coraz bardziej odżyła sprawa taśm, w związku z tym ona znowu zaczyna tonąć z powodu taśm, zaburzenie tego podziału na uczciwych, walczących z korupcją i nieuczciwych jest dla Platformy kluczowe tak naprawdę. Dlatego tak bardzo oni próbują eksponować nawet przy stratach własnych, bo te straty własne będą mniejsze. Jeżeli uda im się przykleić łatkę nieuczciwych do PiSu, to oni tę łatkę już mają. W związku z tym im już to nie zaszkodzi. Tak, prawda? To jest wtedy strategia. A wszyscy politycy... Wszyscy są po innych pieniądzach. Wszyscy politycy są złodziejami. No oni nawet się powołują na słynny Amber Gold, gdzie jest umoczone pół elity politycznej Pomorza Gdańskiego. Łącznie sięga to przecież do Warszawy i do premiera przez jego, byłego premiera, przez jego syna, ale oni używają tego negatywnego wzoru. No patrzcie, oni się zachowują jak Amber Gold, czyli afera wyhodowana w całości, osłaniana, pamiętamy tych panów w żółtym ciągnących samolot czyli na linię i te wszystkie... Strategia Urbana z drugiej połowy lat 80. Słuchajcie, ta Solidarność to są takie same świnie jak my tu w PZPR-ze. Niemalże otwarcie to było wtedy promowane. Tak, bo Mariusz zwrócił uwagę na istotną rzecz. Nikt się nie spodziewa po Platformie, że oni są uczciwi. Tak. W związku z tym... To już minęło, tak? W tym sensie sytuację mają komfortową. Tak. Ale pewnie problem mają z głowy już. Mnie tak? zastanawia takie... I na ile może być skuteczna taka metoda działania właśnie bez jakiegokolwiek konkretu? Bo przecież zwróćmy uwagę, że nawet te odpalające sprawy, przyklejące łatkę publikacje Gazety Wyborczej czy Polityki, one się posługują takimi sformułowaniami, że
było coś nieprzyzwoitego, że PiS za to ponosi odpowiedzialność polityczną. Właściwie jak się wczytać... No bo PiS przez 10 lat rządził przecież. Może niewiele... Przez 10 lat osłaniał, mając mniejszość. Trzeba go w końcu odsunąć od władzy. To jest jasna sprawa. Nikt nie zadaje pytania, dlaczego przez PiS dopiero 2 lata temu objęto skoki nadzorem bankowym, skoro PiS stracił władzę 8 lat temu. No przecież wiadomo dlaczego, bo Duda nie pozwolił. No Duda... Nie, no... Przygotował jakiś pułapkę. Duda przygotował odwołanie do Trybunału Konstytucyjnego, ale już się zapomina, że Bronisław Komorowski to podtrzymał ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. On przecież nie byłby rozważany po zmianie prezydenta, gdyby go Bronisław Komorowski wycofał, tak jak wiele innych rzeczy. Ale jedną rzecz oni robią, która jest po prostu dramatycznie głupia z ich punktu widzenia, z punktu widzenia ich interesu politycznego. Oni cały czas traktują Andrzeja Dudę jako faktycznego prezydenta i przyszłego prezydenta. Nie zauważają tego numeru, że oni w gruncie rzeczy go strasznie ważnym politykiem czynią, co też oczywiście część publiczności zauważy. Bo to jest odejście, rzeczywiście, Staszek ma rację. Nie wiem, czy sami to zauważyli, być może nie, bo kampania Komorowskiego jest rzeczywiście strasznie chaotyczna i wydaje się, że tam strategicznego planowania nie ma. Natomiast z początku próbowali się trzymać tego założenia. Jest Bronisław Komorowski, prezydent, i on tutaj z nikim nie będzie rozmawiał. Tam jakiś tam Andrzej Duda. Kandydatów, którzy żaden z nich nie jest poważny. I już teraz widać, że tego się nie udało utrzymać. Pytanie oczywiście, czy to by w ogóle było do utrzymania. Moim zdaniem przy umiejętnym rozkładaniu tematów do pierwszej tury na pewno by było. Ale już ta strategia została pogrzebana. Już teraz się nie da. Teraz już widać wyraźnie, również z punktu widzenia kampanii Komorowskiego, że jest Komorowski kontra Duda i dopiero wtedy reszta peletonu. Znaczy to by było do utrzymania, gdyby obecnym prezydentem i kandydatem Platformy nie był Bronisław Komorowski. Bo umówmy się, wypuszczenie Bronisława Komorowskiego gdziekolwiek powoduje, że jego majestat momentalnie przestaje istnieć. No, zaczyna mówić o lewatywach. Szczególnie jak się rozkręca. Jak się rozkręca, szczególnie. Ale ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedno, że nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ja mam wrażenie, że po prostu po ucieczce Donalda Tuska władza się coraz szybciej rozprasza. Ulega dyspersji, powiem to specjalnie dla dyrektora Janeckiego. I poszczególne kawałki tej władzy, którą kiedyś Tusk trzymał, jednak trzeba powiedzieć, że tam bez względu na jego kompetencje konstytucyjne, bo konstytucja, on po prostu mówił, że ten a ten ma zrobić to i to, i ten to robił albo znikał. Natomiast nie ma w tej chwili takiego jednego ośrodka i na przykład sprawa skoków w moim przekonaniu w dużym stopniu wynika z tego, że jest silne środowisko na zapleczu władzy, które chce na te skoki zrobić skok. Bardzo tak, przepraszam za taką banalną może grę słów, która się z tego robi. Ale to jest jednak 15 miliardów do wzięcia dla dużych banków. 2 miliony klientów. Duże banki mają to do siebie, że potem z reguły po kadencjach zatrudniają byłych ministrów, bardzo chętnie byłych premierów. No czasem nawet, jak wiemy po naszym przykładzie tutaj krajowym, nie mających zielonego pojęcia o tym, a też można dostać w świetną posadę w banku inwestycyjnym, zagranicznym, więc ja mam wrażenie, że po prostu na skoki jest duży apetyt i ktoś przekonał jakiś, któryś z tych sztabów wyborczych, bo tam chyba ze 2 sztaby ja widzę koło Bronisława Komorowskiego, jest sztab Tyszkiewicza i sztab Szoguna, nazwijmy to, bo nie wiadomo, kto nim tak naprawdę rządzi. Szogun na pewno. Przekonał któryś z tych sztabów, że słuchajcie, to jest świetny właśnie wątek kampanijny. Pokażemy, że pisowcy też są aferzystami. Zrobimy sprawę z tego, że nie było nadzoru bankowego, że w skoki niektóre powpadały w dół, że można użyć liczby 3 miliardy złotych, która jest też tak naprawdę liczbą fałszywą, bo to wcale nie jest suma, która gdzieś tam wypłacona została, tylko jest powiedzmy zaangażowana i w dużej części ona wróci do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. No i ktoś to wrzucił, poszło. Nie było tego jednego mądrego, co pomyślałem, że zaraz, jak zaczniemy z tymi skokami, no to na przykład, a gdzie, przepraszam, pracuje syn pana prezydenta? Tam jest jeszcze jedna. Dlaczego jest prokurentem spółki agenciaków WSI? No więc jak się uderza w skoki, prawda, to ktoś pewnie pomyśleć zaraz, bo to odbije. To trafi i w nas. No przecież wiadomo, że jak pisowców uderzymy, no to oni będą się bronić. Czym się mogą bronić? No tym. Tam jest jeszcze jedna ciekawa gra. Ja myślę, że środowiska związane z biznesem uwikłały w pewien sposób w to, wpuściły w to Platformę i Komorowskiego. A mianowicie taka, że
wiele wskazuje na to, czy coraz więcej wskazuje na to, że być może zmieni się osoba mieszkająca w Pałacu Prezydenckim. To się niestety będzie wiązało, czy niestety, czy dla tych środowisk niestety... Dla nich niestety. Będzie się wiązało z tym, że ktoś inny będzie nominował przyszłego prezesa NBP. I umówmy się, to się skończy wtedy lekka jazda dla rządu, tylko już nie będzie się można w sobie i przyjaciołach umawiać, czy dodrukujemy pieniądze, czy nie, tylko zacznie się prawdziwa polityka, a prawdziwa polityka dla tego rządu skończy się katastrofą. W związku z tym jest taki plan, żeby przy okazji, być może przy okazji skoków, ale przy okazji pewnego fermentu z tym związanego, wymienić jeszcze w tej kadencji prezydenta szefa NBP. Zostałaby nim być może osoba, która doprowadziła do obnażenia wielkiej afery w skokach, prawda? Czyli jest jak najbardziej kompetentna. Obecny prezes pół roku przed kadencją z powodów, też nie trzeba tłumaczyć dlaczego, tak? Utraty zaufania. Zdrowotnych. Nie, z powodu utraty zaufania, ale przy okazji zdrowotnych. To się nazywa powodem zdrowotnym. Odszedłby. W związku z tym w rzeczywistości Platforma uzyskałaby, utrzymałaby władzę w NBP jeszcze przez kolejnych 5 lat. A masz kogoś na myśli konkretnego, mówiąc o tej osobie zasłużonej dla... A kto jest teraz prezesem, szefem Komisji Nadzoru Finansowego? No to jest ten pan, co kolekcjonuje mieszkania, o ile pamiętam. Zdaje się, że z szefem, z prezydentem Gdańska. A nie, bo myślałem, bo dla mnie jest trochę niejasna rola, którą, znaczy gorliwość, z jaką włączył się w tę sprawę i dmuchanie tego balona Leszek Balcerowicz. I tutaj przyznam szczerze, że racjonalnie nie potrafiłem tego zrozumieć, no bo kto jak to, ale profesor Balcerowicz powinien sobie zdawać sprawę z tego, co to są te 3 miliardy, które są użyte, ale bynajmniej nie jest to, że jakiś pisowiec wziął te 3 miliardy. Zresztą jeżeli już ktoś, to raczej właśnie ci ekipa z Wołomina, ale że ktoś je wziął pod pachę, prawda, i uciekł z tymi 3 miliardami. Powinien rozumieć, że to, że banki poniosły straty, ponieważ był wadliwy system, a zatem wadliwy system być może ponosi winę weto PiS-u, który w porę nie pozwolił, był innego zdania, uważał, że sektora spółdzielczego nie należy obejmować nadzorem takim, jak jest banki komercyjne, to też no, między tym a aferą, no to jest jednak coś, co dla profesora powinno być zrozumiałe. Czy Leszek Balcerowicz ma za uszami to, że dzięki niemu sprywatyzowały się te banki w taki sposób, że przeszły po prostu w obce ręce i państwo polskie przygląda się tym transferom zysków ogromnym, no bo to jest przez te wszystkie lata ogromna suma, tylko no w ubiegłym roku 15 miliardów złotych. Jest raport Global Finance Integrity, który pokazuje, ile z Polski pieniędzy właśnie głównie przez banki jest wyprowadzanych. Więc tu facet jakby działa we własnej sprawie, a po drugie... No nie, właśnie, to powinien się raczej nie odzywać. Otóż to, powinien się nie odzywać, tylko trzeba być przyzwoitym, żeby się nie odzywać. A druga kwestia to jest taka, że Leszek bardzo mam fixum dyrdum na punkcie tego, że wszystko powinno być sprywatyzowane, obcy kapitał i tak dalej. I jemu... No ale skoki są prywatne akurat. Okej, ale instytucja spółdzielcza to jest dla niego coś tak ohydnego jak związki zawodowe na przykład. To jest socjalizm, który on oczywiście jako lektor Szkoły Nauk Społecznych przy KC umacniał, ale to jest drobiazg przecież. Ja nie wiem oczywiście, jakie są powody na 100%, ale no, gdybym miał teoretycznie szukać jakichś tutaj wytłumaczeń, no to na pewno to, co powiedział Staszek, jeszcze bym dodał do tego, że z profesorem Balcerowiczem jest taka przykra historia, że on w pewnych sprawach jest całkowicie racjonalny i jest, tak jak jest na przykład z agentami śpiochami, że oni reagują, był taki film kiedyś zresztą amerykański, agenci, chyba się nazywał Telefon. Hasło. Agenci reagowali, uśpieni sowieccy agenci w Stanach reagowali na wiersz, który im tam wygłaszano przez telefon. To tak jest z profesorem Balcerowiczem, on normalnie... To przenośnia, nie sugerujesz, że ktoś go uruchamia telefonem. Ktoś nie, każdy może go uruchomić, jak powie na przykład Kaczyński. To jest ten moment, kiedy następuje uruchomienie. Albo socjalizm. I to jest dokładnie właśnie ze skokami, to jest taka historia raz.
A dwa, no pamiętajmy, że Leszek Balcerowicz ma swoją fundację też. No, i... Żyć trzeba. Proszę zwrócić uwagę, że Leszek Balcerowicz krytykował Platformę. Jego ludzie obnażyli kłamstwa prezydenta w sprawie OFE. Natomiast to było w czasie, kiedy Platforma mimo wszystko była w sondażach wysoko i nic nie wskazywało na to, że utraci władzę. A teraz, kiedy nagle się okazuje, że ona może tą władzę stracić, to nagle jest wróg po innej stronie. Proszę Państwa, salonik polityczny Telewizji Republika za chwilę ponownie u Państwa. Karty.